What's up, Fox? W dzisiejszym odcinku nie będziemy nic robić, oprócz tego, że będziemy gadać, ponieważ jest do zrobienia wspólny projekt. Tak jak widzicie na załączonym obrazku i na moich filmach, od jakiegoś czasu zacząłem się jarać drukiem 3D. I jaram się nim naprawdę, naprawdę mocno, aż do tego stopnia, że wykonałem replikę 1:1 hełmu Mark III z filmu Iron Man. Nie chciałbym na tym poprzestać, jeżeli chodzi o robienie cosplayi, bo odkryłem zupełnie nowy świat. Zacząłem, słuchajcie, tworzyć różne gadżety z gier, głównie jest to World of Warcraft, Fallout, cała seria z filmów Marvela, ale chciałbym pójść o krok dalej. Tylko problem jest w tym, że nie do końca wiem, co chciałbym zrobić, ale nie wiem, jak to zrobić. I tutaj będę potrzebował waszej pomocy. Po emisji różnych odcinków o drukarce 3D, ale też i głównie z hełmu Ironmana, co robiłem, napisało do mnie dużo osób na Instagramie, że jeżeli bym potrzebował w czymkolwiek pomocy, to żebym wam dawał znać. No i słuchajcie, wymieniałem z tymi ludźmi, bardzo wam za to dziękuję, wiele informacji, ale chciałbym się zwrócić bezpośrednio teraz do wszystkich, którzy to oglądają. Jest do zrobienia coś o wiele grubszego niż tylko sam hełm Ironmana. W internecie na pewno widzieliście mnóstwo różnych cosplay Ironmanów, czy to jest Mark ten pierwszy, trzeci, czy z Endgame'u, chyba 85 z tego co pamiętam. Generalnie one wszystkie mają te główne jakby dwa kolory, czyli ten złoty, czerwony, no i tam różne jakieś tam działa, czy War Machine, on jest akurat czarny, ma tą bazukę, znaczy no to jest minigun taki i tak dalej, ale ja bym chciał zrobić coś zupełnie innego, a mianowicie bodajże w Iron Man 3 Tony Stark stworzył coś takiego jak Legion, czyli te wszystkie roboty, które latały, no ta cała armia tych robotów, i był taki jeden, który mi się zawsze mega podobał, a mianowicie Mark 39, znany jako Gemini albo Stardust, czyli ten gwiezdny pył. I właśnie, słuchajcie, chciałbym wykonać 1:1 Mark 39. To jest kombinezon, który tak naprawdę jest stworzony po to, aby po bitwie o Nowy Jork, co była w filmie, aby móc wylecieć w przestrzeń kosmiczną, bo jak kojarzycie, Iron Man, wylatując w swoim zwykłym kombinezonie, czy w sumie to pancerzu, w pewnym momencie kończył mu się tlen, on zamarzał i tak dalej, więc wymyślił Mark 39 po to, żeby móc podróżować poza naszą atmosferę. I właśnie jego chciałbym wykonać. Chciałbym wykonać 1:1 cosplay Mark 39 Stardusta. Tylko wiecie, w czym jest problem. Nie umiem do końca to zrobić, a już wam tłumaczę, w czym jest problem. Ostatni tydzień śledziłem internet, przeglądając, w jaki sposób w ogóle się zabrać do cosplay. I wydrukowałem nawet na próbę, tutaj możecie zobaczyć, to jest chyba od Mark 3 do Mark 50 coś, taka rękawica. Nauczyłem się mniej więcej, jakie są sposoby na łączenie tych elementów, że się używa takich taśm gumowych, czy magnesów neodymowych, czy rzepów, no jest szelki i tak dalej, tego jest mnóstwo i z tym sobie poradzę. Co najlepsze, że znalazłem na Do3D projekt Gemini, tego całego kombinezona, on jest jakby stworzony, ten projekt do cosplayu, plus taki, że był akurat za darmo, bo oni tam mają co jakiś czas tą opcję free i mogłem go pobrać. A to nawet nie chodzi o kwestie finansowe, bo po prostu sam kombinezon mi się tak mega podoba i szanuję czyjąś pracę, bo naprawdę wykonali zajebistą robotę, że no bez kitu, take my money, bierz moją kasę, bo ja chcę taki kombinezon, znaczy w ogóle chcę projekt tego kombinezona. Chciałem, aby nasz cały projekt Gemini był też jak najbliżej zbliżony do oryginału. Już nie pomijam fakt dobrania odpowiednich kolorów farb, ładnego wyprowadzenia tych krawędzi po druku, czy no, wyszpachlowania, i to chciałbym, aby przede wszystkim te repulsory, te no, odrzutowe rękawice, co mają, świeciły się w tym kolorze, w jakim były w filmie. Tak samo na plecach przecież jest ten cały jetpack, który go wynosi w przestrzeń kosmiczną. Tam też zamontujemy światła i to nie jest jakieś tak mega skomplikowane, bo wiem, jak to zrobić. Tak samo chciałbym, aby działało to w ten sposób, że są dopalacze, czyli jak prostujesz rękę, to wiecie, stąd leci dym. Z pleców to samo. No jakby widziałem te projekty, widziałem, że ludzie coś takiego potrafią zrobić, czy to chyba w Boba Fecie, nawet w Mark 30
1939 ktoś zrobił takie dopalacze. Wiem mniej więcej, jak to skonstruować i z tym sobie poradzę. Ale wiecie, na czym bardzo, bardzo szybko poległem? Aby ten cały projekt, te wszystkie pliki, ja je mam w rozszerzeniu STL, dopasować do moich wymiarów. Wiem, że jest taki program ArmorSmith się bodajże nazywa, tylko że ja nie potrafię tego używać. Ja nie wiem, jak przeskalować te pliki, bo chodzi o to, że ja mam na przykład małe dłonie w stosunku do, jakby do mojej postury, palce też mam krótkie i no nie mogę wydrukować, dobra, okej, brzuch też mam duży i cycki. I jakby chodzi o to, że nie wiem, w jaki sposób dopasować te wszystkie elementy po to, żeby ten kombinezon pasował do mnie, plus żeby jeszcze był zapas na jakieś pod spodem ubranie, plus na całą elektronikę i to wszystko, co tam ma się pomieścić. I właśnie tutaj potrzebowałbym pomocy od osoby, która by wiedziała, w jaki sposób ja mam się zwymiarować, w jaki sposób mam dopasować te pliki w tym programie, bo to nie może być tak, że załóżmy ja zrobię mniejszą klatkę piersiową, ale na przykład hełmu, dobra, hełm może nie, ale załóżmy tutaj tych naramienników nie pomniejszę, bo wtedy to będzie wyglądać śmiesznie, no po prostu taki, wiecie, no jakby no dziwnie to wygląda, no taki no nieproporcjonalny. To wszystko trzeba dopasowywać razem, żeby to wszystko współgrało, ale też nie może być to za bardzo przesadzone, bo to będzie wyglądać po prostu komicznie. I czytałem o tym i są ludzie, którzy to potrafią zrobić i właśnie takich osób szukam, że to jakby nie chodzi o to, że mi się tego nie chce robić, bardzo mi się chce tego zrobić. Mi chodzi o to, żeby ktoś mi w tym pomógł to dopasować. Ja mogę przesłać swoje wymiary, może ktoś by umiał to jakoś mądrze, no myślę, że na pewno, skonstruować. Może ktoś mi to wytłumaczy, albo na przykład, no jeżeli w ogóle ktoś by chciał się podjąć takiego wspólnego projektu, współpracy takiej, że, no, że ja bym mógł udostępnić te pliki i podać swoje wymiary i ktoś by to w ogóle przerobił jakby pode mnie, to żeby był w ogóle dla mnie kosmos, co nie? Natomiast też nie chcę, żeby było tak, żeby ktoś za mnie wykonywał jakąś pracę, bo ja to chcę zrobić, tylko potrzebuję, żeby ktoś mnie nakierował, w jakiś sposób mi pomógł, żeby to wyszło jak najlepiej, bo wiecie, puścić druk to nie jest problem, bo to trzeba tylko dobrze wyobrazić i tak dalej, ale problem jest w tym, że ja po prostu nie wiem, jak to zrobić, próbowałem. I nie ogarniam tego kompletnie. I tu się przyznaję. I tu właśnie potrzebuję pomocy takich osób, a jestem pewien, że ktoś z was na pewno się na tym zna i chce wspólnie razem ze mną stworzyć ten projekt. Druga sprawa to jest taka, że niektóre z tych plików są ogromne. Ja mam największą drukarkę, to jest X2, ona ma chyba 300x400 i większość plików się mieści, ale niektóre pliki się nie mieszczą i trzeba by było je jakoś mądrze poslajsować, znaczy nie poslajsować, tylko pociąć, żeby one się mieściły na obszar roboczy. Ja wiem, jak to zrobić, już nie pamiętam, jak się nazywa ten program taki przez Windowsa stworzony, tylko chciałbym pójść o krok dalej. Jeżeli Gemini ma na plecach dopalacze i ma z tyłu takie okienko, tak, to jeżeli byśmy chcieli w jakiś sposób nasz ten cały kombinezon, to czemu na przykład nie wyciąć tego okienka, nie zrobić go na magnesach po to, aby w momencie, kiedy masz na sobie cały strój, ktoś by mógł to odpiąć, wsadzić tam rękę i załóżmy wymienić ci powerbanka, żeby nie zdejmować. Właśnie o to, żeby to było takie, żeby to było mądrze zrobione. I jeżeli mam coś pociąć tylko wzdłuż jednej płaszczyzny, to ja sobie z tym poradzę. Ja sobie nie poradzę z tym, żeby na przykład coś wyciąć, ja nie wiem, może trzeba na nowo zaprojektować. Kompletnie tego nie ogarniam, więc to jest jakby drugi etap, w którym mogę się bardzo łatwo pogubić. Trzeci etap natomiast to jest to, że bardzo dużo elementów będzie musiało być drukowanych z materiałów typu flex, czyli na przykład te wszystkie przeguby na łokciach, tutaj na szyi jest taki kołnierz i oczywiście tu na przykład mógłbym to wykonać z innych materiałów niż po prostu te, które, na których się drukuje, luz. Natomiast tutaj ten kołnierz, on jest aż dotąd, z tego co pamiętam, on musi być, słuchajcie, dobrze wydrukowany. I nie do końca wiem, z jakiego to chyba z TPU się robi, znaczy na pewno z TPU, tylko nie do końca wiem, jak to poustawiać, ale to już jest pieśń przyszłości. Te dwa pierwsze etapy są najgorsze. Jeżeli ktoś z was chciałby w jakiś sposób pomóc przy tworzeniu właśnie projektu Gemini, to będę niezmiernie wdzięczny, jeżeli napiszecie do mnie maila na foxcornerinfo@gmail.com.
Myślę, że w konwersacji mailowej będzie najprościej jakby to ogarnąć. Naprawdę nie wstydźcie się, piszcie, będzie mi niezmiernie miło, bo każda informacja będzie na wagę złota. Może ktoś z was ma inne cosplaye, no kogokolwiek i wie w jaki sposób się do tego zabrać. To też będzie kozacko, jeżeli ktoś będzie chciał uczestniczyć w tym, wystąpić na odcinku, spotkać się, pogadać, coś wspólnie zrobić, może ktoś będzie chciał jakieś elementy, nie wiem, druknąć, to czy jakieś testy porobić. Mówię, kozak, zajebiście, mam zaplecze, mam gdzie to zrobić, mam umiejętności, ale do pewnego poziomu i właśnie nie jestem w stanie go przeskoczyć, przerasta mnie to, przyznaję się, nie ogarniam i potrzebuję waszej pomocy. Też nie ukrywam, że cały ten projekt na bank będzie kosztował dużo kasy. Podliczymy ten hełm na sam koniec w tym odcinku, co będzie, ile to kosztowało. Ja myślę, że tego filamentu, ile tam wejdzie, to będziemy liczyć na... Białego to myślę, że spokojnie około 20 kilo, tym bardziej, że nie będziemy się uczyć to jak drukować. Więc nie ukrywam tego, że jeżeli zgłosi się jakaś firma, która będzie chciała na przykład, nie wiem, dać swój filament, czy dać jakieś swoje podzespoły do wytestowania w tym, to słuchajcie, biorę to, gratis to uczciwa cena i jakby właśnie dzięki temu, mając takie możliwości, możemy zrobić coś kozackiego. Nie robić chałtury, bo narodę chce, aby to wszystko było zrobione kozacko. I teraz uwaga, bo to fajnie się gada, ale jest pewien termin. Termin mianowicie 2-4 czerwca w Warszawie jest ten Comic Con i właśnie na tym Comic Conie chciałbym wystąpić w tym armorze. W Mark 39 Gemini aka Stardust. Chciałbym w nim wystąpić na Comic Conie i czułbym się zaszczycony, jeżeli wy byście mi w tym uczestniczyli. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Generalnie chodzi o to, że jeżeli doprowadzilibyśmy ten projekt do takiego stopnia, że skończymy go na ten Comic Con w czerwcu przyszłego roku i mógłbym tam przyjść przebrany, spotkać się z wami, spotkać się z ludźmi, jeżeli z tego oczywiście wcześniej nie zrobię, którzy to tworzyli, razem przybić pionę i zrobić sobie fotę, to jest, słuchajcie, szczyt i energia na przyszłe parę kolejnych projektów. Nagadałem się dzisiaj, nic nie zrobiłem, ale mam nadzieję, że ten film, słuchajcie, naprawdę otworzy pewną furtkę i wspólnie, razem ogarniemy i zrobimy prawdopodobnie chyba pierwszy w Polsce cosplay 39. Zapytacie, cóż mogę zaoferować w zamian? No to odpowiem tak korporacyjnie. Dobrą zabawę i wpis do CV. Nie, a tak serio, to po prostu średnia hawajska dla wszystkich, ciepłe wygazowane piwo i domino jechać na prezydenta. No może czasami dam ponosić. Albo podotykać. Nie, no a tak kompletnie szczerze, no to jakby projekt nie będzie 100% wykonany przeze mnie. Ja będę tylko częścią tego projektu. No podobnie jak ta osoba, te osoby, czy ta osoba, bo jeszcze nie wiem, może w sumie zostanę z tym sam, która po prostu się do tego projektu zgłosi i będzie go chciała wspólnie ze mną skonstruować i zrobić. Jeszcze raz przypominam, jeżeli ktoś chce wziąć udział właśnie w tym całym projekcie, piszcie do mnie na maila foxcornerinfo@gmail.com. Idzie weekend, ja wam życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję z góry wszystkim, którzy chcą pomóc i wszystkim, którzy to oglądają. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.